Niech Pan obdarzy Was spokojem. Poniedziałek, 18 tygodnia, okresu zwykłego. Dziś w liturgii Słowa widzimy dwa głodne tłumy na pustyni. Pierwszy tłum z Mojżeszem, długi, drugi tłum z Jezusem. To, co w jakiś sposób może nas ukierunkować na zrozumienie tych tekstów, to ten fragment, który znajduje się przy aklamacji Alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek. Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest klucz do zrozumienia dzisiejszego słowa i klucz do tego, żeby nie popełnić tych błędów, które popełniają Izraelici. Najpierw ten tłum, który jest z Mojżeszem. Wędrują, wiedzą co Bóg zrobił, wiedzą, że wyprowadził ich z Egiptu, wcześniej poprzez te plagi udowodnił, że jest Bogiem mocniejszym, potem otworzył Morze Czerwone, potem. Pokonał wojska faraona, potem dał im mannę, a oni dalej są niezadowoleni i dalej są wątpiący. Dzisiaj pytają, kto nam da mięsa, abyśmy jedli. I wspominają to, co było w Egipcie. To jest ważna rzecz. Ta pamięć, która często płata nam figle. Nagle okazuje się, że ten Egipt wcale nie był taki zły, że w tym Egipcie mieli ogórki, melony, pory, cebule, czosnek. Teraz zaś jesteśmy wycięczeni, nie mamy nic, nie widzimy niczego, prócz manny. Ta pamięć, która zupełnie inaczej teraz jest odtwarzana, byśmy mówili ta pamięć, która płata Figle, na korzyść Egiptu, teraz stają w perspektywie bycia wolnymi ludźmi i nagle okazuje się, że nie potrafią z tej wolności korzystać, że ta niewola w jakiś sposób zwolniła ich z odpowiedzialności, z pewnej twórczości, przyjmowali to, co dawali Egipcjanie, a teraz, kiedy muszą ponosić odpowiedzialność, trud odpowiedzialności za wolność, zaczyna im być ciężko. Więc oczywiście narzekają i to narzekanie kierują w stronę Mojżesza i w stronę Pana Boga. Pan Bóg ciągle okazuje tutaj wielką wyrozumiałość, cierpliwość. I po raz kolejny spełnia ich pragnienie, czyli daje im to mięso. Jest jak dobry, wyrozumiały rodzic, który jest spokojny, który widzi, że tutaj z tymi emocjami ciężko dyskutować, z tymi pragnieniami ciężko dyskutować, i oprócz tej manny, którą już mają i każdego dnia oprócz szabatu zbierają, otrzymują jeszcze przepiórki. Ale i tak wiemy, że w tym wszystkim najważniejsze jest Słowo Boże. Słowo, które daje im świadomość tego, kim są, słowo, które ich prowadzi, słowo, które daje im nadzieję. I takiego słowa potrzebują też Izraelici zebrani wokół Jezusa. Tak długo słuchają, że w pewnym momencie zapominają, że przecież już są na pustyni, że nie wzięli kanapek, że nie ma gdzie tutaj dookoła pójść i kupić, a zresztą jest ich tak wielu, że ciężko by było zdobyć jedzenie dla takiej dużej gromady. Ale mają pięć chlebów, i dwie ryby, i z tego tak niewiele, pozornie niewiele, Chrystus czyni coś wspaniałego, coś wyjątkowego i coś obfitego. Wszyscy zostali nakarmieni. Ale kiedy patrzymy na ten tłum później, widzimy, że to są może ci sami, którzy w Jerozolimie krzyczeli, aby ukrzyżować Pana Jezusa, krzyczeli, że precz z nim, że my go nie znamy, że my go nie chcemy, że to jest jakiś zwodziciel. Na szczęście znowu Chrystus się nie zniechęca, mając świadomość tej labilności tego tłumu, że ten tłum podlega emocjom, teraz są zachwyceni, słuchają pana Jezusa, jedzą jego chleb, jedzą te ryby, które rozmnożył. Potem będą krzyczeć Hosanna królowi Dawidowemu, a potem będą krzyczeć na Krzyż. Chrystus się nie zniechęca, bo jest tym, który sieje ziarno, jest tym, który daje słowo, bo wie, że ono jest potrzebne. I co jakiś czas z tego tłumu. Wyłuskuje tych, którzy pójdą za nim, którzy będą zachwyceni nie tylko tym chlebem codziennym, powszednim, który otrzymują i który jedzą, ale będą widzieli, że mają w sobie głód słowa i że to słowo jest najważniejsze. Bądźmy tymi dzisiaj wyłowionymi, bądźmy tymi wyłuskanymi z tego tłumu, żebyśmy zrozumieli, że idziemy za Chrystusem, bo przede wszystkim daje nam słowo życia, bo przede wszystkim daje nam kierunek, daje nam sens. I cel naszego życia. Przy okazji, bo kto ma temu będzie dodane, niech daje nam chleba powszedniego, niech daje nam to, co potrzeba też również tutaj, w tej doczesności, ale najważniejsze, żeby nie zabrakło nam słowa, pełnego nadziei, słowa dobrej nowiny. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.